oglądasz Szajbajka. Słuchaj uważnie, to nie bajka. Kocham rowery, czy to góral, czy trajka. Siadaj więc noga na nogę, bo za chwilę sam ruszysz w drogę. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Po jeździe po schodach w górę i w dół będzie jeszcze odcinek, w którym odpowiadam na Wasze pytania dotyczące tamtego materiału, bo było ich sporo. Dzisiaj naszą uwagę kierujemy w stronę szosy, rowery szosowe. Proszę bardzo, chcieliście więcej szosy i będzie, bo teraz też dużo będę na szosie jeździł. To jest znana już Wam Merida Reacto 6000, rocznik 2018, którą teraz ujeżdżam. Mamy 300 około kilometrów na drogach i około 5 godzin na trenażerze, co ma duże znaczenie podczas testowania roweru. Ale dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, jakie są moje pierwsze spostrzeżenia dotyczące nowej Ultegry, Ultegra R8000. Jeździliśmy na Ultegrze R6800, teraz mamy Ultegrę R8000. Czy różnica jest olbrzymia? Zobaczymy za moment. Powiem Wam od razu, że zaskoczyły mnie 4 rzeczy. 3 z nich są pozytywne, 4 jest negatywna. Zobaczmy, o co chodzi. Żeby było jasne, z czym mamy do czynienia, mamy tutaj 90% części Shimano Ultegra R8000. Są to klamkomanetki, hamulce, oba tutaj tylny, czy też dolny i przedni, korbowód, obie przerzutki, ale łańcuch już jest od KMC i kaseta jest Shimano 105. Zobaczmy, jak to działa. Zaczynamy od klamkomanetek i tutaj od razu Wam mówię, żadnych zaskoczeń nie było. W poprzedniej generacji były wygodne i ergonomiczne, takie pozostały w kolejnej generacji. Trudno tutaj coś usprawniać. Delikatnie zmieniono kształt samych łap i wciąż moje dłonie czują się w obu położeniach na nich bardzo wygodnie. Podczas hamowania, podczas zmiany przełożeń ta klamka jest duża, gruba. Myślę, że większość kolarzy szosowych potwierdzi moje odczucia. To także są nadal klamkomanetki zwane dual control, czyli używamy tej samej dźwigni do hamowania oraz do wrzucania w górę kasety, czyli z szybszych na wolniejsze lub wyższych na niższe przełożenia w taki sposób. Zrzucamy używając tej małej maneteczki. To, co nie zostało poprawione w porównaniu do poprzedniej wersji, o czym wspominałem wcześniej w moich odcinkach, to fakt, że kiedy przypadkowo dotkniemy także dużej klamki, zmieniając przełożenie małą, nie uda nam się wtedy zmienić przełożenia. Tu nie jest nic zepsute, tu się nic nie dzieje. Zauważycie to teraz przy chłodniejszych dniach nadchodzących, no już niedługo chyba, że jazda w pełnych rękawiczkach będzie czasami powodowała właśnie taką niezmianę biegów. Poza tym po prostu dobre, były dobre i nadal są dobre. I proszę bardzo, pierwsze pozytywne zaskoczenie to hamulce. I to chyba nie jest zaskoczenie związane z samą nową grupą Ultegry, ale po prostu nowym systemem. To znaczy, mamy tutaj hamulec w systemie Direct Mount. No i mamy w związku z tym system Dual Pivot i te pivoty są symetryczne. Oba ramiona hamulca poruszają się w sposób symetryczny, czyli są jakby lustrzanym odbiciem siebie oba klocki hamulcowe, co znaczy, że te hamulce naprawdę dobrze hamują. Żadnej gąbczastości tutaj nie odczuwamy. Oczywiście jest to też zależne od pancerza i jego poprowadzenia, ale same hamulce naprawdę sprawują się świetnie. Uważam, że będzie to bardzo dobry system dla osób, które na przykład ważą dobrze ponad 100 kg i obawiają się, czy już nie powinni jeździć na tarczówkach. Te hamulce naprawdę powinny dać radę. Poza tym zmieniono tutaj też tą małą dźwigienkę do ściągania koła, a konkretnie do otwierania szerzej szczęk hamulca, tak by koło można było ściągnąć. Teraz to wygląda no, tak, że ta dźwigienka chowa się lepiej. Niektórzy mówią, że jesteśmy bardziej aero, więc mamy zaoszczędzone 0,0001 wata. Ale jeżeli mogło to wyglądać lepiej, moim zdaniem zrobiono to dobrze, wygląda to fajnie i z tego jestem też zadowolony. Teraz drobny element, który mi się tutaj nie podoba, chociaż to nie jest jeszcze jedno z tych zaskoczeń, o których chcę Wam powiedzieć. W zasadzie jedno będzie mieli negatywne. Jest to ten element, dźwigienka do otwierania z kolei tylnego hamulca szczękowego, by można było wyciągnąć koło. Otwiera się w taki sposób, no to wymaga odrobinę siły. Nie każda kobieta sobie z tym poradzi. Zamyka się w taki sposób, niech będzie, działa. Ale jest za duże i za ciężkie, to znaczy, że będzie strasznie latało podczas jazdy. To sprawi, że jeżeli w Waszym rowerze pancerz dotyka główki ramy, to strasznie Wam obetrze. W moim rowerze tak się nie dzieje, bo pancerze są dosyć fajnie poprowadzone, ale mam inny problem. Kiedy jadę prosto, nie muszę tego komentować, prawda?
Gdyby to była karbonowa kierownica, byłoby to wręcz niebezpieczne dla żywicy, dla kierownicy, więc zdecydowanie trzeba będzie kierownicę zabezpieczyć. Ja następnym razem, jeżeli będę wymieniał pancerze, zamontuję ten pancerz dłuższy, tak żeby nie waliło mi to w kierę. Ten element jest zdecydowanie za duży, za ciężki. Drugie i pozytywne zaskoczenie to tylna przerzutka. Teraz wygląda dużo bardziej w stylu MTB. Po prostu wygląda świetnie moim zdaniem. Nie przypomina wcześniejszych konstrukcji szosowych przerzutek, co może jednym się spodoba, drugim nie. Mi się podoba bardzo, ale zaskoczenie dotyczy sprężyny. Jest naprawdę sztywna, mocno napięta, co znaczy, że przerzutka będzie dużo bardziej stabilna. Nie potrzebujemy tego i nie odczujemy różnicy na bardzo dobrych nawierzchniach, na świetnym asfalcie, gdzie nie ma żadnych wstrząsów. Ale przecież teraz do naszych rowerów zakładamy opony 25, 28, 32 mm i udajemy się na nieco gorsze trasy, czasami nawet na shooter, gdzie używamy też sprzętu Ultegry. To na pewno pomoże, więc tutaj plus dla Shimano. Poza tym na pewno chcieliście zobaczyć, jak to coś zmienia biegi. Jestem z tego po prostu zadowolony, chociaż będąc szczerym, nie zauważam specjalnej różnicy do generacji poprzedniej pod tym względem. Już poprzednia była bardzo dobra, zrzucanie i wrzucanie nie sprawiało żadnych trudności, jeżeli mieliśmy dobrze poprowadzone pancerze. W tym przypadku było dobrze i jest dobrze. Czas na trzecie i ostatnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Czy widzicie jakąś różnicę pomiędzy tą przerzutką przednią Shimano a poprzednimi? Bardzo mały detal, ale jak wiele znaczy dla mnie przynajmniej. Popatrzcie na to. Czy to nie jest genialne? Kawałeczek plastiku, przez który przeprowadzamy linkę, czyli nałożony jest na linkę, który pozwala nam linkę zapiąć w taki sposób na przedniej przerzutce, by nie wyrządziła żadnych szkód niczemu ani nikomu. Być może przypominacie sobie czasy, kiedy kupiliście nowy rower, ruszacie, zaczynacie na nim jechać, zmieniacie przełożenie i coś was dotyka o prawą łydkę. I często było to właśnie spowodowane końcówką naszej linki, przedniej przerzutki. Ta linka czasami szorowała też o ramę albo o oponę, ponieważ ruszała się i wystawała mocno podczas zmiany przełożeń. Tutaj ona ładnie sobie w zasadzie jest cały czas w jednym miejscu, rusza się oczywiście razem z ramieniem przerzutki, ale o nic nie będzie zahaczała. Bardzo mi się to podoba, a przecież właśnie o detale chodzi. To jest zaledwie ile? 5 gramów ekstra do wagi naszego roweru, ale ktoś tutaj pomyślał i właśnie nad detalami moim zdaniem dzisiejsi producenci części i rowerów i samochodów i wszystkiego powinni myśleć, a tu ktoś od Shimano pomyślał, brawo. W porządku, mieliśmy 3 pozytywne zaskoczenia, na koniec jedno, tylko jedno negatywne, ale dosyć istotne. Chodzi o jakość przerzucania na mechanizmie korbowym, a konkretnie wrzucanie łańcucha z mniejszej zębatki na większą zębatkę. Dlaczego tak się dzieje? Za moment spróbuję Wam wyjaśnić, to będzie moja hipoteza, ale wyraźnie odczuwam opór, kiedy wrzucam z mniejszej na większą i dzieje się to dłużej niż w innych mechanizmach korbowych. Bądźmy tutaj też szczerzy do bólu. Łańcuch nie jest otrzymano, to już mówiliśmy. To jest KMC, może oryginalny łańcuch Ultegry troszkę by tu zmienił zabawę, ale zobaczcie jak to wygląda. To nie wygląda źle, ale wygląda gorzej w porównaniu do innych mechanizmów korbowych. Wrzucam sobie, w porządku. O, i teraz zobaczcie, aż mi ruszyło rowerem i nie mogę przekręcić, bo czuję duży opór. Bardzo mocno jest to odczuwalne, kiedy na przykład zmieniam przełożenie jadąc na trenażerze, kiedy mam już opór i nie mogę sobie tak prawie, że całkowicie odpuścić pedałowania. Słychać, takie robi trrt, zanim wrzuci. Czasami to zrobi lepiej, jeżeli od razu trafię na pin wrzucający, tak jak teraz. A czasami gorzej i to nie pasuje mi do jakości całości osprzętu. Spróbujmy znaleźć przyczynę tego problemu. Jeszcze raz przerzucę przełożenia i zobaczmy z takiej perspektywy. Uwaga, zmieniam bieg. Hop. Widać, co się dzieje z łańcuchem. O, teraz zrobił to idealnie. Idealnie źle, chciałem powiedzieć. Widać wyraźnie, że łańcuch lubi się poślizgać po tej wewnętrznej powierzchni zębatki, a to dlatego, że ta zębatka jest pusta w środku.
Teraz widzimy wyraźnie różnicę. To jest typowa zębatka, jaką znaleźlibyśmy także w większości mechanizmów korbowych innych marek, a to jest zębatka pusta w środku i szersza. Moim zdaniem więc inżynierowie Shimano bardziej skupiali się na sztywności tej zębatki niż na jakości przerzucania z mniejszej na większą. Mamy piny wrzucające 1, 2, 3, 4 i zaraz przed tymi pinami, te piny właśnie mają podebrać nam łańcuch z mniejszej na większą zębatkę, zaraz przed nimi jest specjalne wycięcie w zębatce właśnie po to, żeby łańcuch był w stanie się wygiąć tutaj i nie ocierać o zębatkę. Jeżeli przerzucamy bieg w innym miejscu niż taki pin i to wycięcie, łańcuch po prostu ślizga się po powierzchni grubszej zębatki, która po prostu odpycha go, nie chce go zabrać w górę. I to jest moim zdaniem przyczyna wolniejszego przerzucania z mniejszej na większą zębatkę na korbie Shimano. Oto co myśli Shybike o grupie Shimano Ultegra R8000. Lubię tę grupę, lubię klamkomanetki, lubię hamulce, lubię ten malutki kawałeczek plastiku na przedniej przerzutce, jest tak genialny detal. Natomiast naprawdę rozważałbym wymianę mechanizmu korbowego na inny. Idealnym dla mnie byłby Cannondale Hologram SI. Tam naprawdę sztywność i przerzucanie była moim zdaniem rewelacyjna, ale może jakiegoś rotora byśmy wypróbowali. W każdym razie bardzo proszę dajcie znać, jeżeli macie w waszych rowerach R8000, jakie są wasze subiektywne odczucia i jak to chodzi na oryginalnym łańcuchu Shimano, jeżeli taki posiadacie. Jestem ciekaw, czy coś pod tym względem by się zmieniło. Dzięki, że wpadliście do studia Shybike'owego. Trzymajcie się. Hej! Teraz widzimy różnicę pomiędzy tymi zębatkami. To jest typowa, standardowa zębatka, jaką znaleźlibyśmy w większości mechanizmów komórkowych.